Gość poranka. Katarzyna Kosińska, witam, zapraszam na audycję Gość Poranka. Dzisiaj w naszym studiu jest Bartłomiej Zdrojewski, wiceprezes klubu sportowego Zamek Ciechanów. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Przed nami mecz towarzyski już w najbliższą środę. Powiedzmy kilka słów, co to za mecz? Zgadza się. W najbliższą środę o godzinie 12 rozegramy mecz towarzyski. Może nie jest to do końca mecz typowo towarzyski, treningowy, sparingowy, ponieważ jest to mecz promocyjny, pokazujący siatkówkę w nowym terenie dla nowych osób. Dokładnie chodzi o mecz w szkole podstawowej numer 1 na ulicy Orylskiej. Jest to popularna jedynka. I w ramach lekcji WF-u pokażemy wszystkim uczniom tej szkoły, co to jest siatkówka, jak się w nią gra. Sam mecz odbędzie się pomiędzy klubem sportowym Zamek Ciechanów a zespołem szkół rolniczych w Gołodczyźnie, skąd pochodzi nasz obecny trener klubowy. Będzie to mecz typowo pokazowy, żeby dzieciaczki mogły zobaczyć, o co chodzi w tym sporcie, żeby mogły się odrobinę zafascynować. Przyjeżdżamy z naszym najsilniejszym składem, naprawdę chłopacy, którzy potrafią grać, robią to od lat, pokażą wszystkim, co to jest, na czym polega i jak to wygląda. A jeśli dzieciakom się spodoba, to nabór cały czas trwa, prawda? Czyli jeżeli ktoś chciałby się zgłosić i zasilić klub, to może. Oczywiście. Po meczu naszym bezpośrednim też będzie mała niespodzianka dla uczniów, ale o tym już dowiedzą się wszyscy na miejscu, o co chodzi. Nie zdradzimy. Nie możemy na razie zdradzić. To trzeba po prostu do jedynki w środę o godzinie 12, tak? O godzinie 12, tak, na salę gimnastyczną. Natomiast jeśli chodzi o nabory, cały czas prowadzimy nabory do grup naszych. W tej chwili mamy 4 grupy wiekowe: przedszkolaki, szkoła podstawowa, gimnazjum i wiek seniorski. Co pokazuje na naszych treningach, że 3 z naszych już obecnie seniorów, tak zwanych seniorów, wywodzi się z grupy gimnazjalnej. Czyli chłopaki, którzy trenują od 2 lat pod opieką Macieja Morawskiego, w tej chwili są w naszej kadrze seniorskiej. Cieszy nas to bardzo, że przez 2 lata rozwinęli się na tyle, że mogą dołączyć do nas, mogą z nami trenować. Mamy nadzieję, że w niejednym meczu wystąpią. No i teraz kilka słów właśnie o seniorach, bo przed nami sezon seniorów, nadchodzący sezon. Powiedzmy kilka słów o nim i o meczu pierwszym, który już za 2 tygodnie. Dokładnie. Rozpoczynamy sezon w 4. lidze Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. W tym roku występujemy w 4. lidze. I ten sezon będzie sezonem nieco innym niż poprzednie, ponieważ postanowiliśmy, żeby ten sezon poświęcić na przebudowę zespołu. Włączamy do zespołu młodych zawodników, którzy dopiero tak naprawdę rozpoczynają swoją karierę siatkarską. Chcemy, żeby spróbowali, zobaczyli, na czym to polega, żeby ta rywalizacja fair play przede wszystkim, ta zdrowa rywalizacja, była u nich obecna. Nie nastawiamy się na jakiś super mega wynik. Oczywiście będziemy bardzo, bardzo zadowoleni, jeśli to nam się uda, ale to nie jest w tym sezonie najważniejsze. W tym sezonie jest najważniejsze przebudować zespół. Trzon zeszłoroczny od nas odszedł. Mamy nowych zawodników, mamy nowe ambicje, nowe chęci. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony. Czyli ten pierwszy mecz tak naprawdę dużo pokaże. Zobaczy, w jakiej kondycji jest zespół. Dokładnie. Pierwszy mecz 29 października, czyli w niedzielę o godzinie 16 u nas w Ciechanowie, rozegramy z zespołem ADS Volta Warszawa. Jest to dosyć mocny zespół. Oni w zeszłym roku doszli do półfinału 4. ligi, więc to naprawdę pokaże nam, na jakim poziomie jesteśmy. Mamy nadzieję, że pokażemy się z jak najlepszej strony, że ci młodzi, którzy wchodzą do nas, będą nam pomagać, a my swoim doświadczeniem, swoją grą już kilkuletnią, będziemy mogli im pokazać, co poprawić, co robić lepiej, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Pierwszy mecz za 2 tygodnie, a kolejny kiedy? Sezon rozgrywkowy będzie co weekend. I tak naprawdę jedynym wolnym weekendem jest to weekend wigilijny. Każdy, czyli co tydzień, tak? Dokładnie, co tydzień, raz u siebie, raz na wyjeździe, także nie ma z tym problemu, żeby śledzić nasze mecze, nasze wydarzenia wszystkie na Facebooku, KS Zamek Ciechanów, tam na pewno wszystko jest na bieżąco.
Zachęcamy gorąco. Jeśli ktoś chciałby się zgłosić, właśnie jeszcze dwa słowa na temat tego naboru, to również przez stronę, przez Facebooka można się z Wami skontaktować, prawda? Dokładnie. Cały czas jest strona prowadzona na bieżąco. Kontakt z nami jest naprawdę łatwy, więc jeśli ktokolwiek ma chęci, chce spróbować, chce zobaczyć, jak to wygląda, serdecznie zapraszamy na treningi. Wszystkie treningi są otwarte. Nie zamykamy się na nikogo. Grupy młodzieżowe są naprawdę świetne, sympatyczne. Seniorzy jak najbardziej, też przywitamy każdego. Zachęcamy, no i przypominamy, w najbliższą środę, godzina 12, jedynka, szkoła podstawowa, szkoła numer 1, tak? Zespół szkół numer 1. Zapraszamy gorąco na godzinę 12. Bardzo dziękuję za przybycie do naszego studia. Moim gościem był Bartłomiej Zdrojewski, wiceprezes klubu sportowego Zamek Ciechanów. Dziękuję bardzo. Gość poranka.